Dom wydawniczy Rebis przedstawia Phil Knight. Sztuka zwycięstwa. Wspomnienia twórcy Nike. Przełożył Maciej Szymański. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Moim wnukom, żeby wiedziały. Autor. W umyśle początkującego istnieje mnóstwo możliwości, Lecz w umyśle eksperta jest ich niewiele. Shunryu Suzuki. Umysł zen. Umysł początkującego. Świt. Wstałem najwcześniej ze wszystkich, przed ptakami, przed słońcem. Wypiłem filiżankę kawy, pochłonąłem grzankę, włożyłem szorty i bluzę, a potem zasznurowałem moje zielone buty do biegania. Wreszcie wymknąłem się po cichu tylnymi drzwiami. Rozciągnąłem mięśnie czworogłowe i długłowe ud, potem odcinek lędźwiowy kręgosłupa i jęknąłem, stawiając pierwsze, niechętne kroki w chłodnej mgle. Dlaczego zawsze tak trudno jest zacząć? Nie było samochodów, nie było ludzi, żadnych oznak życia. Byłem całkiem sam i cały świat miałem dla siebie. Może tylko drzewa, co dziwne wydawały się świadome mojej obecności. Cóż taki jest Oregon? Tu drzewa po prostu wiedzą i stają za tobą murem. Jak tu pięknie myślałem, rozglądając się. Tak cicho, spokojnie, zielono. Byłem dumny, mogąc nazywać Oregon moim domem. Dumny, że przyszedłem na świat w małym Portlandzie. Lecz jednocześnie czułem coś jakby żal. Oregon bowiem choć piękny, dla wielu ludzi był miejscem, w którym nic wielkiego nigdy się nie wydarzyło i zapewne się nie wydarzy. Jeżeli my, oregończycy, słynęliśmy z czegokolwiek, to chyba z owego starego szlaku oregońskiego, który musieliśmy pokonać, by tu dotrzeć. To jednak były dawne dzieje. Od tamtej pory w naszym stanie panował spokój. Najlepszy nauczyciel, jakiego kiedykolwiek miałem i jeden z najwspanialszych ludzi, jakich miałem szczęście spotkać, często wspominał o szlaku. To nasze dziedzictwo warczał po swojemu. Nasz charakter, nasze przeznaczenie, nasze DNA. Tchórze nigdy nie wyruszyli tą ścieżką, mówił, a słabi pomarli w drodze. Zostaliśmy tylko my. My. Mój nauczyciel wierzył, że na owym szlaku ujawniła się rzadka odmiana pionierskiego ducha, poczucie nieskończonych możliwości splecione z wytłumioną skłonnością do pesymizmu. Naszym zadaniem, zadaniem współczesnych Oregończyków, było podtrzymanie tej tradycji. Kiwałem głową z szacunkiem, słuchając jego wywodów. Uwielbiałem go. Ale czasem, włócząc się po okolicy, myślałem Jezu, przecież to zwyczajna droga gruntowa. Jednakże owego mglistego, pamiętnego ranka w 1962 roku i ja niosłem w sobie świeże wspomnienie o niełatwym szlaku. Wróciłem do domu po siedmiu długich latach. Osobliwe to było uczucie, gdy znowu niemal co dnia smagały mnie znajome deszcze. Na powrót mieszkałem z rodzicami i siostrami bliźniaczkami pod jednym dachem. Spałem w łóżku, które znałem od dzieciństwa, lecz czułem się obco. Nocami leżałem na plecach, spoglądając na podręczniki z uczelni i błękitne wstążki medali zdobytych jeszcze w szkole średniej, zastanawiając się, czy to nadal ja przyspieszyłem nieco. Krągłe obłoczki moich oddechów mieszały się z tumanem mgły. Rozkoszowałem się chwilą fizycznego przebudzenia, owym cudownym momentem, w którym umysł nie jest jeszcze całkiem jasny. Za to stawy w kończynach zaczynają się rozluźniać, a ciało jakby się topi. Sztywność zmienia się w płynność. Prędzej, pomyślałem. Prędzej. W papierach byłem już dorosłym człowiekiem. Skończyłem dobry college, University of Oregon. Najlepsza szkoła biznesu Stanford dała mi dyplom magistra. Przetrwałem roczną służbę w Armii Stanów Zjednoczonych, najpierw w Fort Lewis, a potem w Fort Justice. Z mojego życiorysu wynikało jasno, że jestem wykształconym człowiekiem, wyszkolonym żołnierzem, 24 mężczyzną w pełni sił. Dlaczego więc wciąż czuję się jak dzieciak? Zachodziłem w głowę. Co gorsza jak ten sam nieśmiały, blady, chudy jak patyk dzieciak, którym zawsze byłem. Może dlatego, że jeszcze niczego w życiu nie doświadczyłem. Zwłaszcza z tych rzeczy, które powszechnie uważa się za kuszące czy podniecające. Nie miałem w ustach papierosa, nie próbowałem narkotyków, nie złamałem żadnej zasady, nie wspominając o prawie. To były lata sześćdziesiąte. Czas buntu. A ja byłem bodaj jedyną osobą w Ameryce, która jeszcze się nie zbuntowała. Nie mogłem sobie przypomnieć, żebym choćby raz zerwał się z łańcucha, uczynił coś nieoczekiwanego. Nie byłem nawet z dziewczyną. Powód, dla którego tyle czasu poświęcałem na rozmyślania o tym, kim nie jestem, był prosty. Znałem ten temat na wylot. Znacznie trudniej było mi określić, kim lub czym jestem i kim mógłbym się stać. Podobnie jak wszyscy moi znajomi pragnąłem sukcesu jednakże w przeciwieństwie do nich nie wiedziałem co by to mogło oznaczać pieniądze być może żona dzieci dom jasne jeśli tylko dopiszę mi szczęście uczono mnie żebym właśnie do takich celów aspirował i jakąś cząstką u siebie instynktownie to robiłem jednakże w głębi duszy szukałem czegoś innego czegoś więcej Żyłem w bolesnym poczuciu, że dano nam niewiele czasu, mniej niż się spodziewamy, może tylko tyle, ile trwa ta poranna przebieżka i za wszelką cenę chciałem sprawić, żeby mój czas okazał się znaczący, bym spędził go w drodze do celu twórczo, istotnie, a nade wszystko odmiennie. Pragnąłem zostawić po sobie ślad, pragnąłem zwyciężyć. Nie, niezupełnie. Po prostu nie chciałem przegrać. I właśnie wtedy to się stało. Gdy moje młode serce biło jak młot, gdy różowe płuca rozciągały się i kurczyły rytmicznie jak skrzydła ptaka, gdy drzewa zmieniły się w rozmazaną zielonkawą plamę, miałem wizję i wiedziałem już, czym pragnę uczynić moje życie. Niech będzie jak sport, jak zabawa, jak gra. Pomyślałem, to jest to. Oto właściwe słowo. Zawsze podejrzewałem, że sekret szczęścia i esencja piękna oraz prawdy, a może i cała wiedza o nich, której nam potrzeba, kryją się w owej ulotnej chwili, gdy piłka zawisa w powietrzu, gdy dwaj bokserzy wyczuwają bliskość ostatniego gongu, gdy biegacze pędzą ku mecie, a tłum kibiców podrywa się z miejsc. W ułamku sekundy przed końcem, gdy decydują się losy wygranej, nadchodzi chwila radosnej pewności i tego właśnie pragnąłem. Czymkolwiek była, chciałem, by stała się całym moim życiem. Marzyłem niekiedy, by zostać wybitnym pisarzem, wybitnym dziennikarzem, wybitnym mężem stanu, lecz tak naprawdę największym z moich marzeń było to o karierze wybitnego sportowca. Niestety los uczynił mnie dobrym, ale niewybitnym biegaczem. Miałem dwadzieścia cztery lata i byłem gotów pogodzić się z tym faktem. Studiując w Oregonie sporo biegałem i w trzech z czterech sezonów nawet się wyróżniałem, ale na tym koniec. Teraz połykając co sześć minut kolejną milę i patrząc jak wschód słońca rozpala igły na najniższych gałęziach sosen zadałem sobie pytanie a gdyby tak istniał sposób aby nie będąc sportowcem czuć to czego doświadczają sportowcy żeby bawić się a nie pracować a może raczej cieszyć się pracą tak bardzo by stała się zabawą. Świat z trudem łapał oddech przytłoczony ciężarem wojen, bólu, powszechnego pesymizmu. Codzienna walka o przetrwanie, często niesprawiedliwa, odbierała ludziom siły. Może więc, dumałem, jedyną odpowiedzią jest podążanie za wielkim, niemal niedorzecznym marzeniem. Niech będzie zabawne. Niech będzie stworzone dla mnie, a będę je ścigał z zaangażowaniem i niezłomnością prawdziwego sportowca. Bo przecież czy się to komuś podoba, czy nie, życie jest grą. Ktokolwiek zaprzeczy tej prawdzie, odmówi udziału w zabawie, prędzej czy później zostanie gdzieś na bocznym torze, a tego nie chciałem. Nie chciałem tego bardziej niż czegokolwiek innego. Idąc tym tropem, powróciłem jak zawsze do mego szalonego pomysłu. Być może, myślałem, być może wystarczy przyjrzeć mu się raz jeszcze. Być może mój szalony pomysł po prostu zadziała. Być może. Nie, nie. Zmitygowałem się zaraz znowu przyspieszając kroku. Biegłem tak prędko, jakbym kogoś ścigał, a jednocześnie sam był ścigany. On zadziała! Na Boga to ja sprawię, że zadziała, żadne być może. Poczułem nagle, że się uśmiecham. Ba, omal nie roześmiałem się w głos. Mokry od potu, mknąc lekko, bez wysiłku, jak nigdy dotąd, niemal widziałem w oddali mój szalony pomysł. Lśnił pięknie i wcale nie wyglądał aż tak niedorzecznie. Nie wyglądał nawet jak pomysł. Wyglądał jak miejsce. Wyglądał jak osoba albo siła życiowa, która istniała na długo przede mną, oddzielna, ale i będąca cząstką mnie. Czekała na mnie, ale i ukrywała się przede mną. Wiem, że pewnie brzmi to trochę górnolotnie, może nawet szaleńczo, ale naprawdę właśnie tak się wówczas czułem. A może i nie? Może to tylko moja pamięć wyolbrzymiał w moment objawienia albo zlewa liczne chwile w jedno wielkie eureka, a może całe to objawienie było tylko ubocznym skutkiem euforii biegacza, sam nie wiem, i nie będę wiedział. Wiele wspomnień z tamtych dni, miesięcy i lat gdzieś umknęło jak krągłe obłoczki pary, które wydmuchiwałem rytmicznie tamtego ranka. Twarze, liczby, decyzje, które wydawały się ważne, pilne, niezmienne, wszystko to gdzieś przepadło. Pozostała jedynie przyjemna, pocieszająca pewność, prawda, która jest dla mnie opoką i pozostanie ze mną na zawsze. Gdy miałem dwadzieścia cztery lata, skrystalizował się w mojej głowie szalony pomysł. I choć targały mną egzystencjalne lęki, choć bałem się przyszłości i nie wierzyłem w siebie, jak wszyscy ludzie w tym wieku, rzecz jasna, to naprawdę właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że cały świat jest zbudowany z szalonych pomysłów, że jego dzieje to nic innego jak niekończący się pochód szalonych pomysłów. Przecież wszystko to, co najbardziej ukochałem książki, sport, demokracja, swoboda przedsiębiorczości zaczęło się kiedyś jako czyjś szalony pomysł. A skoro już o tym mowa, to trudno o ideę bardziej zwariowaną niż moja ulubiona bieganie. Jest trudne, bolesne, niebezpieczne. Zwycięstwa bywają rzadkie, nigdy nie są pewne. Biegacz, czy to na owalnym torze, czy na pustej drodze, tak naprawdę nie zdąża do żadnego celu, a przynajmniej nie do takiego, który uzasadniałby tak wielki wysiłek. Czynność biegania sama w sobie jest celem. I nie chodzi o to, że nie ma wyraźnej linii mety. Rzecz w tym, że każdy sam ją sobie wyznacza. Każdy też musi sam znaleźć przyjemność czy pożytek płynące z biegania. Wszystko zależy od tego, jak sobie ten wysiłek zaprezentujemy, jak zdołamy go sobie sprzedać. Wie o tym każdy biegacz. Biegnie bez końca, mila za milą, a w gruncie rzeczy nawet nie wie dlaczego. Powtarza sobie w duchu, że ma jakiś cel, że coś gna go naprzód, lecz prawda jest taka, że nie ma wyboru, bo sama myśl o alternatywie, o zatrzymaniu się, budzi w nim śmiertelne przerażenie. I dlatego właśnie owego ranka w 1962 roku powiedziałem sobie: Kto chce, niech nazywa twój pomysł szalonym, a ty. Pędź naprzód, nie zatrzymuj się, nawet nie myśl o odpoczynku, dopóki nie dotrzesz do celu. I nie zastanawiaj się zbyt często nad tym, gdzie ów cel się znajduje. Cokolwiek się zdarzy, nie zatrzymuj się. Taką oto ważną, dalekowzroczną, zaskakująco dojrzałą radę dałem sobie na początku drogi, i całkiem niespodziewanie wziąłem ją sobie do serca. Pół wieku później jestem zdania, że to najlepsza rada, a może i jedyna, jaką można komukolwiek dać. Część pierwsza Bo widzisz, u nas trzeba biec z całą szybkością, na jaką ty w ogóle możesz się zdobyć, ażeby pozostać w tym samym miejscu. A gdybyś się chciała gdzie indziej dostać, musisz biec przynajmniej dwa razy szybciej. Louis Carroll. Alicja w Krainie Czarów po drugiej stronie lustra. w przekładzie Roberta Stillera. Rok 1962. Gdy już zebrałem się na odwagę, by porozmawiać z ojcem o moim szalonym pomyśle, dopilnowałem, by nie poruszyć tematu o innej porze niż wczesnym wieczorem. Jeśli chodzi o tatę, to zawsze była najlepsza chwila. Zrelaksowany i najedzony, rozsiadał się wtedy wygodnie w swym winylowym fotelu w kąciku telewizyjnym. Jeszcze dziś, gdy przymknę powieki i odchylę głowę, słyszę śmiechy publiczności i głucho brzmiące tematy muzyczne z jego ulubionych seriali: Wagon Train i Rohide. Jego ulubieńcem był Red Buttons, który każdy odcinek swego programu rozpoczynał śpiewając: "Ho ho hi hi, dziwne rzeczy się dzieją". Postawiłem proste krzesło obok jego fotela, uśmiechnąłem się blado i w milczeniu zaczekałem na reklamy. Naturalnie w głowie ćwiczyłem swą przemowę bez końca, skupiając się głównie na wstępie. Pamiętasz, może tato ten mój szalony pomysł, na który wpadłem studiując w Stanfordzie? Rzeczywiście tak było podczas jednych z ostatnich zajęć w ramach seminarium z przedsiębiorczości. Napisałem wtedy projekt badawczy na temat obuwia, który ze zwykłego zadania domowego przeistoczył się w istną obsesję. Jako biegacz wiedziałem co nieco na temat butów do uprawiania tego sportu, a jako student ekonomii nasłuchałem się o tym, jak to japońscy producenci aparatów fotograficznych przejęli sporą część rynku zdominowanego dotąd przez Niemców. W swojej rozprawie dowodziłem, że tej samej sztuki mogliby dokonać japońscy wytwórcy butów do biegania. Koncept ten najpierw mnie interesował, potem zainspirował, aż wreszcie pochłonął bez reszty. Wydawał się tak oczywisty, tak prosty, a zarazem pełen nieskończonych możliwości. Szlifowałem mój projekt tygodniami. Niemal przeprowadziłem się do biblioteki, gdzie pochłonąłem całą dostępną literaturę poświęconą zagadnieniom importu i eksportu oraz zakładania firmy. Wreszcie, jak nam nakazano, przedstawiłem oficjalną prezentację. Studenci z mojej grupy zareagowali równie oficjalnym znudzeniem, nie zadali ani jednego pytania. Z zapałem, wręcz z pasją opowiadałem im o moim projekcie, a jedyną odpowiedzią były nieobecne spojrzenia i ciężkie westchnienia. Profesor za to uznał, że coś jest w moim szalonym pomyśle. Mój wysiłek nagrodził oceną a. I na tym się skończyło. Przynajmniej miało się skończyć, bo tak naprawdę nigdy nie przestałem wracać myślami do mojego projektu. Przez resztę studiów podczas każdej porannej przebieżki, aż do owego dnia, kiedy usiadłem z ojcem w kąciku telewizyjnym, nieustannie snułem plany. Chciałem jechać do Japonii, znaleźć producenta butów i zarazić go szalonym pomysłem, w nadziei, że zareaguje bardziej entuzjastycznie niż moi koledzy z uczelni, że zechce mieć za partnera w interesach nieśmiałego, bladego, chudego jak patyk dzieciaka z sennego oregonu. Rozważałem też, czy nie mógłbym pozwolić sobie na podróż do Japonii nieco okrężną drogą. W jaki sposób mam zostawić swój ślad na tym świecie, dumałem, skoro do tej pory nie dane mi było nawet go zobaczyć? Przed poważnymi zawodami biegacz zawsze pragnie przespacerować się pobieżni. Tak. Podróż z plecakiem dookoła świata to coś, czego mi potrzeba, rozumowałem. W tamtych czasach nie mówiło się jeszcze o liście rzeczy, jakich trzeba dokonać przed śmiercią, ale mam wrażenie, że właśnie coś takiego zrodziło się wtedy w mojej głowie. Pragnąłem, zanim się zestarzeję i umrę, albo pogrążę w detalach codzienności, odwiedzić najpiękniejsze i najbardziej zadziwiające miejsca na Ziemi, a także te najświętsze. Naturalnie ciekaw byłem mi egzotycznych potraw i obcych języków, i nieznanych mi kultur, ale przede wszystkim kierowała mną chęć poznania i to przez wielkie P. Pragnąłem zbliżyć się do tego, co Chińczycy nazywają Tao, Grecy Logosem, Hinduiści Dzianą, a Buddyści Dharmą, i do tego, co Chrześcijanie nazywają Duchem. Zanim rozpocznę własną osobistą podróż, myślałem, niech najpierw pojmę sens wielkiej podróży rodzaju ludzkiego. Poznałam najwspanialsze świątynie, kościoły i inne miejsca kultu. Najświętsze rzeki, górskie szczyty być może poczuję obecność Boga? Tak, powiedziałem sobie w duchu tak, z braku lepszego słowa Boga. Lecz najpierw potrzebna mi była zgoda ojca co więcej potrzebne mi były jego pieniądze. Rok wcześniej wspominałem mu o planach wielkiej podróży i wydawało mi się, że był otwarty na ten pomysł, ale z pewnością zdążył już o nim zapomnieć. Ja zaś niewątpliwie podejmowałem ryzyko, zamierzając dorzucić do pulił szalony pomysł, niedorzeczną wyprawę do Japonii, żeby otworzyć firmę? Brednie. Byłem pewny, że jego zdaniem to jeden most za daleko w dodatku diabelnie drogi most. Owszem, i ja miałem pewne oszczędności z czasów służby wojskowej i dorywczych prac, których się podejmowałem podczas przerw wakacyjnych. Planowałem też sprzedać samochód, wiśniowe MG rocznik 1960 Twin Cam na sportowych oponach. Elvis jeździł takim w błękitnych hawajach. W sumie dysponowałem kwotą może 1500 dolarów i brakowało mi jeszcze tysiąca, o czym poinformowałem ojca. Pokiwał głową, aha, mm -hmm. a potem już tylko odrywał wzrok od telewizora raz na jakiś czas, by na mnie spojrzeć, a ja wykładałem mu swój plan. Pamiętasz, tato, jak rozmawialiśmy, gdy mówiłem, że chciałbym zwiedzić świat? Himalaje, piramidy? Może martwe, tato? Pamiętasz, może martwe? Bo widzisz, tak sobie pomyślałem, tato, że mógłbym też zatrzymać się w Japonii. Pamiętasz, może, mój szalony pomysł, ten z japońskimi butami do biegania? Wiesz, to może być wielka rzecz. Wielka, tato. Szedłem na całego, starając się najlepiej jak umiałem. Choć szczerze nienawidziłem sprzedawać, a ten kupujący był wyjątkowo twardym przeciwnikiem i moje szanse były marne. Ojciec niedawno wydał setki dolarów na moją edukację, najpierw w University of Oregon, a potem w Stanfordzie. Był redaktorem naczelnym popołudniówki Oregon Journal i zarabiał dostatecznie dużo, żeby zapewnić nam podstawowe wygody w przestronnym, białym domu przy Claiborne Street, na najbardziej zacisznym przedmieściu Portlandu, zwanym Eastmoreland. Niestety nie spał na pieniądzach. Poza tym był rok 1962 i świat wydawał się nam znacznie większy niż dziś. Owszem, pierwsi ludzie właśnie zaczynali orbitować wokół planety, ale 90% Amerykanów jeszcze nigdy nie leciało samolotem. Typowy obywatel ani razu nie zapuścił się dalej niż na 100 mil od drzwi swego domu. Sama wzmianka o podróży dookoła świata zaś budziła grozę w każdym porządnym ojcu, a przede wszystkim w moim, którego poprzednik na stanowisku redaktora naczelnego zginął w katastrofie lotniczej. Lecz nawet gdyby nie miały znaczenia kwestie pieniędzy i mojego bezpieczeństwa, cały ten plan był zwyczajnie niepraktyczny. Wiedziałem, że 26 na 27 nowo zakładanych firm upada. Ojciec też o tym wiedział. A sama myśl o tym, że miałby poprzeć takie przedsięwzięcie, stała w rażącej sprzeczności z jego najgłębszymi przekonaniami. Pod wieloma względami mój ojciec był typowym wiernym kościoła episkopalnego, wyznawcą Jezusa Chrystusa. W skrytości jednak oddawał cześć jeszcze jednemu bóstwu: Poważaniu. Dom w stylu kolonialnym, piękna żona, posłuszne dzieci. Jasne, wszystko to cieszyło mego ojca, lecz jeszcze cenniejsze było dlań to, że przyjaciele i sąsiedzi wiedzieli, że to posiada. Lubił być podziwiany. Każdego dnia z przyjemnością zanurzał się w głównym nurcie życia. Spontaniczne wycieczki dookoła świata były dla niego nonsensem. Tak się przecież nie robiło a już na pewno nie robili tak poważani synowie poważanych dżentelmenów. Może zdarzało się to innym dzieciakom, bitnikom, albo innym hipsterom. Niewykluczone, że głównym powodem obsesji mego ojca na punkcie poważania był jego strach przed chaosem własnej duszy. Wyczuwałem to podświadomie, bo od czasu do czasu ów chaos znajdował ujście w dość gwałtowny sposób. Bez ostrzeżenia, późnym wieczorem odzywał się telefon w holu, a czyjś szorstki głos w słuchawce mówił — Przyjedź po starego. Wkładałem wtedy płaszcz przeciwdeszczowy, bo jakoś tak się składało, że zawsze była to dżdżysta noc, i jechałem do klubu w centrum miasta, w którym bywał ojciec. Pamiętam mu lokal równie dobrze jak własną sypialnię. Stuletni budynek, sala otoczona dębowymi regałami pełnymi książek, sięgającymi od podłogi do sufitu. Do tego głębokie fotele, zupełnie jak w bibliotece wiejskiej rezydencji gdzieś w Anglii. Innymi słowy, było to miejsce niewątpliwie poważane. Ojciec czekał na mnie zawsze przy tym samym stoliku, w tym samym fotelu. Ostrożnie pomagałem mu wstać. Wszystko w porządku, tato? Jasne, w porządku. Prowadziłem go prosto do samochodu, a potem przez całą drogę udawaliśmy, że nic się nie stało. Siedział prosto, niemal dostojnie. Gawędziliśmy o sporcie, bo właśnie ten temat pomagał mi oderwać myśli od problemów, działał kojąco w chwilach stresu. Mój ojciec także lubił sport. Sportowcy byli wszak poważani. Z tego i tuzina innych powodów spodziewałem się, że gdy spróbuję sprzedać mu swój pomysł w zaciszu kącika telewizyjnego, nastroszy brwi i spławi mnie błyskawicznie. Ha, ha, szalony pomysł, w cuda wierzysz, bak. Najmierz dał mi Filip, ale zawsze wołał na mnie bak. Prawdę mówiąc, robił to już zanim przyszedłem na świat. Matka wspominała mi kiedyś, że miał zwyczaj klepać ją po brzuchu, pytając, jak się dziś miewa mały bak. Gdy wreszcie umilkłem, powiedziawszy wszystko, co miało go przekonać do mojego planu, ojciec pochylił się w swym winylowym fotelu i spojrzał na mnie dziwnie, a potem rzekł, że właśnie tego zawsze żałował, że nie podróżował więcej, póki był młody. Mówił dalej, bardziej skupiając się na wyprawie dookoła świata, niż na szalonym pomyśle, a ja nie zamierzałem go naprowadzać, nie mogłem przecież narzekać. Wyglądało na to, że daje mi swoje błogosławieństwo i niemałą gotówkę. Dobra, powiedział. Dobra, Bak. Podziękowałem mu i czym prędzej zwiałem z kącika telewizyjnego, nie czekając, aż się rozmyśli. Minęło sporo czasu, zanim z przykrym poczuciem winy uświadomiłem sobie, że być może to właśnie fakt, iż ojciec nie podróżował zbyt wiele, stał się niezbyt chwalebnym i niewykluczone, że głównym powodem, dla którego tak bardzo ciągnęło mnie w świat. Ta wyprawa i mój szalony pomysł to były moje gwarancje, że stanę się kimś innym niż on. Kimś mniej poważanym albo inaczej, może nie mniej poważanym, ale wolnym od obsesji na punkcie poważania. Reszta rodziny nie okazała mi podobnego wsparcia. Gdy babcia usłyszała, dokąd się wybieram, jedna pozycja w moim planie podróży wywołała jej gwałtowną reakcję. Japonia? zawołała. Ależ Bak, przecież ledwie parę lat temu Japońce próbowały nas pozabijać, nie pamiętasz? Pearl Harbor. Marzył im się podbój świata, a niektórym do dziś się zdaje, że nie przegrali, ukrywają się. Może wezmą cię do niewoli, Bak, wydłubią ci oczy, bo z tego właśnie słyną Twoje oczy. Kochałem matkę mojej matki, którą na co dzień nazywaliśmy mamą Hatfield, i rozumiałem jej obawy. Niewyobrażalna odległość dzieliła Japonię od Roseberga w Oregonie, prowincjonalnego miasteczka, w którym przyszła na świat i mieszkała całe życie. Sam zresztą spędzałem tam często wakacje z nią i z dziadkiem Hatfieldem prawie każdego wieczoru siadaliśmy na ganku słuchając koncertu ropuch, które starały się zagłuszyć radio na początku lat czterdziestych niemal bezustannie przekazujące wieści z frontu. A były to głównie złe wieści. Japończycy, jak powtarzano nam do znudzenia, nie przegrali ani jednej wojny od 2600 lat i z całą pewnością nie zamierzali przegrać tej obecnej. Zbieraliśmy od nich baty w każdej bitwie, aż wreszcie w 1942 roku Gabriel Hitter z Mutual Broadcasting rozpoczął wieczorny serwis informacyjny od piskliwego okrzyku: Dobry wieczór państwu, dziś w serwisie mamy dobre nowiny. Amerykanie nareszcie wygrali decydującą bitwę. Krytycy zmiażdżyli hitera za bezwstydne kibicowanie, za odrzucenie pozorów dziennikarskiego obiektywizmu, ale nienawiść do Japonii była w narodzie tak silna, że dla większości słuchaczy stał się ludowym bohaterem. Od tamtej pory wszystkie swoje występy rozpoczynał tymi samymi słowy: Dziś w serwisie dobre nowiny. To jedno z moich najwcześniejszych wspomnień. Mama Hatfield i dziadek obok mnie na ganku. Dziadek obiera z cyzorykiem jabłko odmiany Gravenstein, podaje mi plasterek, sam zjada drugi, podaje mi trzeci i tak dalej, aż nagle dramatycznie zwalnia ruchy. Nadchodzi pora audycji hitera. Cicho, cicho. Do dziś słyszę, jak chrupiemy jabłka, zapatrzeni w nocne niebo i owładnięci taką obsesją na punkcie Japończyków, że niemal spodziewaliśmy się ujrzeć myśliwce zero śmigające gdzieś w okolicy Syriusza. Trudno się dziwić, że gdy jako pięciolatek pierwszy raz wsiadałem do samolotu, spytałem – tatusiu, a Japończycy nas nie zestrzelą? I dlatego włosy zjeżyły mi się na karku, gdy wysłuchałem mamy Hatfield, ale grzecznie odpowiedziałem, żeby się nie martwiła, bo nic mi się nie stanie i że przywiozę jej Kimono w prezencie. Moje siostry bliźniaczki, Jean i Joanne, cztery lata młodsze ode mnie, ani trochę nie interesowały się tym, dokąd się wybieram i co zamierzam. Nawet matka, o ile pamiętam, nie odezwała się ani słowem. Zresztą rzadko to robiła. Tym razem jednak w jej milczeniu było coś nowego aprobata, a może nawet duma. Spędziłem kilka tygodni czytając, planując i przygotowując się do podróży. Biegałem na długich dystansach i rozważałem każdy szczegół wyprawy, ścigając się z dzikimi gęsiami. Gdzieś czytałem, że osobniki lecące na tyłach zwartego klucza muszą wykonać w locie tylko 80% pracy, które wykonują te ze szpicy. Każdy biegacz rozumie tę zasadę. Najciężej pracują zawodnicy z czoła stawki. Oni też najwięcej ryzykują. Na długo przed rozmową z ojcem doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby znaleźć sobie towarzysza podróży i że idealnym kandydatem będzie mój kolega ze studiów w Stanfordzie, Carter. William Jewel College uchodził za gwiazdę koszykówki, ale z całą pewnością nie był typem zdobywcy. Nosił okulary z grubymi szkłami i lubił czytać książki. te naprawdę dobre. Łatwo się z nim rozmawiało i łatwo się przy nim milczało, a to przecież równie istotne cechy przyjaciela, jak i dobrego towarzysza podróży. Lecz Carter roześmiał mi się w twarz. Gdy przedstawiłem mu listę miejsc, które pragnę odwiedzić, Hawaje, Tokio, Hongkong, Rangun, Kalkuta, Bombaj, Saigon, Katmandu, Kair, Stambuł, Ateny, Jordania, Jerozolima, Nairobi, Rzym, Paryż, Wiedeń, Berlin Zachodni, Berlin Wschodni, Monachium, Londyn odchylił się na piętach i głośno zarechotał. Najpierw zamarłem, a potem spuściłem głowę, gotów przeprosić, ale Carter nie przestając się śmiać, wpadł mi w słowo Bombowy pomysł, Bak. Uniosłem głowę. Nie śmiał się ze mnie. Śmiał się z czystej radości. Był pod wrażeniem. Stwierdził, że trzeba mieć jaja, żeby ułożyć sobie taki plan podróży. Jaja. I naturalnie chciał się przyłączyć. Parę dni później uzyskał zgodę rodziców i pożyczkę od ojca. Carter nie miał zwyczaju marnować czasu i sposobności. Widzisz okazję do rzutu, to rzucaj. Taki był na boisku i w życiu. Powiedziałem sobie w duchu, że w podróży dookoła świata mogę się wiele nauczyć od kogoś takiego jak Carter. Każdy z nas zabrał ze sobą walizkę i plecak, a w nich, tak jak się umówiliśmy, mieliśmy tylko to, co niezbędne. Kilka par dżinsów, kilka koszulek, buty do biegania, buty na pustynię, okulary przeciwsłoneczne oraz Sant'Ens. Tak w latach sześćdziesiątych mówiło się na portki w kolorze khaki. Zabrałem ze sobą także jeden porządny garnitur, zielony od Brooks Brothers, z marynarką na dwa guziki, na wypadek gdyby mój szalony pomysł miał wypalić. 7 września 1962 roku wpakowaliśmy się z Carterem do jego starego Chevroleta i z prędkością Warp pomknęliśmy szosą i5 przez dolinę Willamette na lesistym krańcu Oregonu. Chwilami miałem wrażenie, że przemykamy między korzeniami gigantycznego drzewa. Wkrótce byliśmy już w sosnowych lasach Kalifornii i pokonując kolejne zielone doliny, posuwaliśmy się coraz dalej na południe, aż wreszcie po północy dotarliśmy do spowitego mgłą San Francisco. Zatrzymaliśmy się u znajomych na kilka dni, śpiąc na podłodze, po czym zajechaliśmy do Stanfordu, by zabrać kilka rzeczy, które carter zostawił tam na przechowanie. Wreszcie zatrzymaliśmy się, żeby kupić dwa przecenione bilety Standard Airlines na lot do Honolulu w jedną stronę za 80 dolarów. Wydawało nam się, że minęły ledwie minuty, a już wysiadaliśmy na zapiaszczoną asfaltową płytę lotniska Oahu. Wystarczyło jedno spojrzenie w górę, by nabrać przekonania, że to nie to samo niebo, które znaliśmy z rodzinnych stron. Piękne dziewczęta podbiegły do nas ławą Bose dziewczęta o łagodnych oczach Oliwkowej skórze i zdumiewających biodrach Którymi kołysały tak zamaszyście Że spódniczki z trawy muskały nasze twarze Spojrzeliśmy z karterem po sobie I uśmiechnęliśmy się od ucha do ucha Pojechaliśmy taksówką do Waikiki Beach I zameldowaliśmy się w motelu Który od brzegu oceanu dzieliła jedynie ulica rzuciliśmy bagaże i wskoczyliśmy w kąpielówki a potem na wyścigi do wody wrzasnąłem z uciechy i roześmiałem się gdy tylko poczułem pod stopami piasek plaży zrzuciłem trampki i razem wbiegliśmy w fale zatrzymałem się dopiero gdy morska piana sięgała mojej szyi zanurkowałem do dna a potem się wynurzyłem i prychając i śmiejąc się położyłem się na plecach gdy miałem dość pływania chwiejnym krokiem, wylazłem na brzeg i padłem na piach, uśmiechając się do ptaków i chmur. Przypuszczam, że wyglądałem jak zbieg z psychiatryka. Na twarzy Cartera, który przysiadł obok mnie, malował się mniej więcej taki sam wyraz błogości. — Powinniśmy tu zostać — powiedziałem. — Po co się śpieszyć? — A co z naszym planem? — spytał Carter. Co z podróżą dookoła świata? Plany się zmieniają. Carter wyszczerzył zęby w uśmiechu. Boska myśl, bak. Znaleźliśmy sobie pracę, obnośną sprzedaż encyklopedii. Nic chwalebnego, przyznaję, ale cóż. Nie zaczynaliśmy roboty przed dziewiętnastą, a to oznaczało, że mieliśmy mnóstwo czasu na surfing bo jakoś nagle nic nie było dla nas ważniejszego, niż nauka śmigania po falach. Po zaledwie kilku próbach potrafiłem już ustać na desce, a po paru tygodniach szło mi całkiem dobrze. Naprawdę dobrze. Mając płatne zajęcie, mogliśmy opuścić motel i wynająć mieszkanie, umeblowaną kawalerkę z dwoma łóżkami, z których tylko jedno było zwyczajne, drugie chowało się w ścianie i bardziej przypominało deskę do prasowania. Nie przeszkadzało mi to, bo po całym dniu surfowania i sprzedawania encyklopedii, a następnie po długiej nocy spędzonej w okolicznych barach, z powodzeniem zasnąłbym nawet na ruszcie nad ogniskiem. Na czymż, sto dolarów miesięcznie, składaliśmy się po połowie. Życie było słodkie, życie było boskie, a raczej byłoby, gdyby nie jeden detal, nie umiałem sprzedawać encyklopedii. Nie umiałem ich sprzedawać, choćby nie wiem co. Miałem wrażenie, że im jestem starszy, tym bardziej brakuje mi śmiałości, a na widok mojego skrajnego zażenowania potencjalni klienci zaczynali czuć się nieswojo. W tej sytuacji sprzedawanie czegokolwiek nie byłoby łatwe, a już sprzedawanie encyklopedii, które na Hawajach były równie popularne jak komary i turyści, stało się dla mnie udręką. Bez względu na to, jak bardzo się starałem odpowiednio wygłosić tych parę kluczowych kwestii, które wbito nam do głowy podczas krótkiego szkolenia, chłopaki, nie mówcie ludziom, że sprzedajecie encyklopedię, mówcie, że to wielkie kompendium wiedzy człowieka i odpowiedzi na życiowe dylematy. Reakcja była zawsze taka sama: Spadaj, mały. Nieśmiałość sprawiła, że byłem marnym sprzedawcą encyklopedii. Moja natura zaś kazała mi gardzić własną słabością. Nigdy nie umiałem dobrze znosić odrzucenia. Wiedziałem o tym już od pierwszej klasy ogólniaka, kiedy to nie zostałem przyjęty do drużyny baseballowej. Z perspektywy wielkich spraw była to drobna porażka, ale wtedy przeżyłem ją straszliwie. Oto po raz pierwszy dotarło do mnie, że nie wszyscy na tym świecie muszą nas lubić czy akceptować że czasem zostajemy odrzuceni akurat w chwili, w której najbardziej potrzebujemy akceptacji. Nigdy nie zapomnę owego dnia. Wlokąc za sobą pałkę, wróciłem do domu i zaszyłem się w swoim pokoju, by na dwa tygodnie pogrążyć się w żałobie. Wreszcie, któregoś dnia matka stanęła przy moim łóżku i powiedziała dość. Zaproponowała, żebym zajął się czymś innym, niby czym mięknąłem w poduszkę. Może lekko atletyką, zasugerowała. Lekko atletyką, powtórzyłem. Przecież potrafisz szybko biegać, Bak. Potrafię? spytałem, siadając na posłaniu. I tak zaczęła się moja przygoda z bieżnią. Przekonałem się, że naprawdę umiem biegać i że nikt mi tego nie odbierze. Teraz zaś postanowiłem odpuścić sobie sprzedawanie encyklopedii i znajome poczucie odrzucenia, które temu towarzyszyło. Zacząłem przeglądać ogłoszenia o pracy i wkrótce znalazłem niewielki anons w grubej czarnej ramce poszukiwani sprzedawcy papierów wartościowych. Spodziewałem się, że w tej branży pójdzie mi znacznie lepiej. W końcu miałem MBA, a zanim opuściłem dom rodzinny, odbyłem całkiem udaną rozmowę w sprawie pracy u Dina Wittera. Popytałem co nieco i dowiedziałem się o dwóch ciekawych sprawach związanych z tą posadą. Po pierwsze, firma nazywała się Investors Overseas Services i kierował nią Bernard Kornfeld, jeden z najbardziej znanych biznesmenów lat 60. Po drugie, jej siedzibą było ostatnie piętro pięknego wieżowca stojącego tuż przy plaży. Za oknami wysokimi na dwadzieścia stóp rozciągała się panorama turkusowego oceanu. Obie te rzeczy bardzo do mnie przemawiały i może dlatego mocno się starałem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jakimś cudem, po tygodniach bez skutecznych prób sprzedania choćby jednej encyklopedii, zdołałem namówić ekipę Kornfelda, by nam nie postawiła. Niezwykłe sukcesy Kornfelda oraz zapierający dech w piersi widok z okien biura sprawiły, że łatwiej mi było zapomnieć, iż w gruncie rzeczy cała ta firma przypominała raczej Call Center. Kornfeld słynął z tego, że pytał swych podwładnych, czy naprawdę pragną być bogaci. I każdego dnia tuzin młodych mężczyzn, głodnych sukcesu jak wilki robiło wszystko, żeby dowieść, że naprawdę pragną. Z zapałem, wręcz zaciekłością rzucali się do telefonów i dzwonili do potencjalnych klientów, robiąc wszystko, by doprowadzić do spotkania twarzą w twarz. Nie byłem szczególnie gładkim mówcą, prawdę mówiąc, nie byłem żadnym mówcą. Znałem za to całkiem nieźle liczby oraz nasz produkt Dryfus Fans. Co więcej, umiałem mówić prawdę, a ludziom się to podobało. Dość szybko umówiłem się na pierwszych parę spotkań i dopiąłem kilka transakcji. Po tygodniu mogłem już opłacić moją połówkę czynszu za pół roku z góry i zostało mi jeszcze sporo pieniędzy na wosk do deski surfingowej. Nadwyżkę dochodów trwoniłem w nadmorskich barach. Turyści zwykle trzymali się luksusowych ośrodków o nazwach brzmiących jak inkantacje Moana czy Halekulani, ale Carter i ja woleliśmy podłe speluny. Odpowiadało nam towarzystwo wiecznych plażowiczów i surferów, poszukiwaczy szczęścia i wagabundów. Siedząc pośród nich, myśleliśmy z wyższością o przewadze, jaką dała nam geografia. Ci biedni frajerzy w domu, mawialiśmy. Nieszczęśnicy turlający się dzień za dniem przez nudne życie w chłodzie i potokach deszczu. Dlaczego nie spróbują pójść naszym śladem? Dlaczego nie wiedzą, jak chwytać dzień? Nasze przywiązanie do hasła Carpe Diem potęgowało poczucie nieuchronnego końca świata. Od tygodni trwał nuklearny pad między Ameryką a Związkiem Sowieckim. Rosjanie dostarczyli na Kubę trzy tuziny pocisków rakietowych, a Stany Zjednoczone domagały się ich usunięcia. Obie strony przedstawiły własne ultimatum. Negocjacje dobiegły końca. Trzecia wojna światowa mogła się rozpocząć w każdej chwili. Jeśli wierzyć gazetom, pociski miały na nas spaść tuż po południu, a najpóźniej na zajutrz. Świat był jak Pompeje u stóp wulkanu, który właśnie zaczynał pluć popiołem. Wszyscy bywalcy naszych knajp zgadzali się co do tego, że gdy nadejdzie dzień zagłady ludzkości, widok z plaży na atomowe grzyby będzie równie ładny jak z innych miejsc. locha cywilizacją. I nagle? Niespodzianka, świat został ocalony. Kryzys minął. Niebo jakby westchnęło z ulgą i powietrze stało się bardziej rześkie, spokojniejsze. Zaczęła się idealna hawajska jesień. Dni zadowolenia graniczącego z błogością. A zaraz potem przyszedł niepokój. Pewnej nocy odstawiłem piwo na bar i zwróciłem się do kartera. Myślę, że już czas opuścić shangri -la. Nie próbowałem naciskać. Uznałem, że to nie będzie konieczne. Nie miałem wątpliwości, że naprawdę nadeszła pora powrotu do planu. Lecz Carter zmarszczył brwi i pogładził podbródek. Rany bak, sam nie wiem. Poznał dziewczynę. Piękną, nastoletnią Hawajkę o długich, brązowych nogach i oczach czarnych jak smoła. Dziewczynę taką jak te, które witały nas, gdy wysiedliśmy z samolotu. Taką jak te, o których ja sam mogłem tylko pomarzyć, bez szans na powodzenie. Czyż mogłem się z nim spierać, gdy oznajmił mi, że chciałby zostać tu na dłużej? Powiedziałem, że go rozumiem, ale nie było mi wesoło. Zostawiłem kartera w barze i ruszyłem na długi spacer plażą. I po zawodach, pomyślałem. A przecież ostatnią rzeczą, na jaką miałem ochotę, było spakowanie manatków i powrót do Oregonu. Z drugiej jednak strony jakoś nie widziałem się w samotnej podróży dookoła świata. Wracaj do domu, podpowiadał mi cichy wewnętrzny głos. Znajdź sobie normalną pracę, bądź normalnym człowiekiem. I wtedy odezwał się nowy głos, równie cichy, ale i równie pełen determinacji. Nie. Nie wracaj do domu, krocz naprzód, nie zatrzymuj się. Następnego dnia złożyłem dwutygodniowe wypowiedzenie w firmie. Szkoda, bak, rzekł jeden z szefów. Miałeś przed sobą świetną przyszłość w sprzedaży. Broń Boże, wymamrotałem. Tego samego popołudnia w biurze podróży przy tej samej ulicy kupiłem otwarty bilet lotniczy, ważny przez rok, na dowolny lot dowolną linią lotniczą, coś jakby Eurail Pass, tylko do podniebnych podróży. W święto dziękczynienia 1962 roku zarzuciłem na ramię plecak i uścisnąłem dłoń Carterowi. — Bak, tylko nie daj się Japończykom — powiedział. Zacząłem się pocić, gdy kapitan przemówił do pasażerów po japońsku, wyrzucając słowa z prędkością karabinu maszynowego. Spojrzałem przez okno na płonący czerwienią symbol na skrzydle samolotu. Mama Hatfield miała rację, pomyślałem. Wojna z tymi ludźmi ledwie się skończyła. Koregidor, batański marsz śmierci, masakra nankinska, a ja wybieram się tam, żeby robić interesy? Szalony pomysł. Niewykluczone, że naprawdę był szalony Lecz nawet jeśli, to było już za późno, by szukać fachowej pomocy Samolot z piskiem opon sunął po pasie startowym A chwilę później pomknął nad złocistymi plażami Hawajów Patrzyłem na stożki potężnych wulkanów Z każdą chwilą malejące w oddali Nie było odwrotu Jako, że było to święto dziękczynienia Na pokładzie zaserwowano nam faszerowanego indyka w sosie żurawinowym Lecieliśmy jednak do Japonii. Dlatego w menu był też surowy tuńczyk, zupa miso oraz gorąca sakę. Zjadłem wszystko, czytając książki, które udało mi się wepchnąć do plecaka, buszującego w zbożu i nagi lunch. Identyfikowałem się z Holdenem Caulfieldem, nastoletnim introwertykiem szukającym swego miejsca w świecie. Borows był zdecydowanie nie na moją głowę. Handlarz maku nie sprzedaje produktu konsumentowi, tylko konsumenta produktowi. Posiłek okazał się zbyt sycący. Urwał mi się film. Gdy się ocknąłem, maszyna gwałtownie obniżała lot, a pod nami migotały olśniewająco jasne światła Tokio. Zwłaszcza ginza przypominała choinkę. Jadąc do hotelu, widziałem już jednak głównie ciemność. Ogromne połacie miasta tonęły w głębokim mroku. – Wojna – wyjaśnił taksówkarz. – Wiele budynek, nadal bomba. Amerykańskie superfortece B-29. W ciągu kilku nocy latem 1944 roku nadlatując falami zrzuciły na japońską metropolię 750 tysięcy funtów bomb, w większości wypełnionych benzyną i łatwopalnym żelem. Tokio, jedno z najstarszych miast świata, zbudowano głównie z drewna. To też bombardowanie wywołało gwałtowną burzę ogniową. W kilka chwil spłonęło żywcem ponad 300 tysięcy ludzi, cztery razy więcej niż zginęło w Hiroshimie, a ponad milion odniosło bardzo ciężkie obrażenia. Niemal 80% budynków zwyczajnie wyparowało. Przez bardzo, bardzo długą chwilę milczeliśmy, kierowca i ja. Nie mieliśmy sobie nic do powiedzenia W końcu wóz zatrzymał się pod adresem, który miałem zapisany w notesie Podrzędny hostel Nawet gorzej niż podrzędny Rezerwacji dokonałem przez American Express w ciemno A teraz zrozumiałem, że to był błąd Przeszedłem przez dziurawy chodnik i wkroczyłem do budynku Na pierwszy rzut oka skazanego na rychłą implozję Sędziwa Japonka za kontuarem powitała mnie ukłonem Potrzebowałem chwili, by uświadomić sobie, że to nie ukłon, tylko ciężar lat tak przygiął tę kobietę do ziemi, jak nadmiar burz ugina stare drzewo. Nieśpiesznym krokiem poprowadziła mnie do mojego pokoju, a raczej klitki. Tatami, kulawy stolik, nic więcej. Ukłoniłem się zgarbionej staruszce, życząc jej dobrej nocy. O na Sai. A potem zwinąłem się w kłębek na macie i odpłynąłem. Ocknąłem się parę godzin później w pokoju zalanym światłem słonecznym. Popełzłem w stronę okna. Najwyraźniej znajdowałem się w dzielnicy przemysłowej, gdzieś na skraju miasta. Pełna doków i fabryk, zapewne była głównym celem ataku naszych B-29. Teraz otaczał mnie krajobraz doszczętnie spustoszony, wypalone ruiny budynków. Całe kwartały zostały zrównane z ziemią. Zniknęły. Szczęśliwym trafem mój ojciec znał paru ludzi w Tokio, w tym grupa Amerykanów pracujących dla United Press International. Pojechałem do nich taksówką, a oni powitali mnie jak członka rodziny. Poczęstowali kawą i śniadaniem, a gdy opowiedziałem im, gdzie spędziłem noc, wybuchnęli śmiechem. Zaraz potem zarezerwowali mi pokój w czystym, całkiem przyzwoitym hotelu i zapisali adresy kilku lokali, w których warto było coś zjeść. Chcieli wiedzieć, czego na miłość boską szukam w Tokio. Wyjaśniłem, że jestem w podróży dookoła świata, a potem wspomniałem o moim szalonym pomyśle. Ha, westchnęli dyskretnie, przewracając oczami, po czym przypomnieli sobie o dwóch byłych żołnierzach amerykańskich, wydających miesięcznik importer. Pogadaj z chłopakami z importera, poradzili mi, zanim wykonasz jakieś nieprzemyślane posunięcia. Obiecałem, że tak właśnie zrobię. Najpierw jednak chciałem zwiedzić miasto. Z przewodnikiem i aparatem skrzynkowym marki Minolta w ręku odszukałem kilka najcenniejszych zabytków ocalałych z wojennej pożogi, głównie najstarsze miejsca kultu. Spędziłem niemało godzin na ławeczkach w otoczonych murami ogrodach świątynnych, czytając o dominujących religiach Japonii, buddyzmie i szintoizmie. Fascynowała mnie koncepcja Kensho Satori. Czyli oświecenia przychodzącego w jednej krótkiej chwili, niczym błysk lampy w mojej minolcie. Podobało mi się to. Właśnie tego chciałem. Najpierw jednak musiałem zmienić swoje podejście do świata. Nawykłem myśleć linearnie, a według Zen takie myślenie to tylko iluzja, jedna z wielu, które czynią nas nieszczęśliwymi. Rzeczywistość bowiem jest nielinearna. W zen nie ma przyszłości ani przeszłości, jest tylko chwila obecna. Wydawało mi się, że w każdej religii ludzkiej ja jest przeszkodą, wrogiem. Zen zaś nie pozostawia wątpliwości. Jaźń nie istnieje, jest mirażem, gorączkowym majakiem, a nasza uporczywa wiara w jej istnienie nie tylko niszczy nam życie, ale i je skraca. Jaźń to bezczelne kłamstwo, którym karmimy się każdego dnia. Droga do szczęścia zaś polega na tym, by owo kłamstwo przejrzeć i obalić. Zgłębić jaźń powiedział Dogen, mistrz z XIII wieku to zapomnieć o niej. Wewnętrzny głos, zewnętrzne głosy to jedno i to samo nie istnieją linie podziału zwłaszcza we współzawodnictwie. Zwycięstwo według filozofii zen polega na tym, by zapomnieć o sobie i o przeciwniku. Są to bowiem dwie połówki całości. W książce Zen w Sztuce Łucznictwa wyłożono to wszystko w bardzo przejrzysty sposób. Doskonałość w sztuce władania mieczem osiąga się, gdy serce nie trapi już myśl o ja i ty, o przeciwniku i jego mieczu, o własnym mieczu oraz o tym, jak nim władać. Wszystko jest bowiem pustką: i jaźń i błyszczący miecz i ramiona, które nim władają. Nie ma już nawet myśli o pustce. Czując mętlik w głowie, postanowiłem zrobić sobie przerwę i odwiedzić miejsce mające bodaj najmniej wspólnego z zen, a może nawet będące jego antytezą enklawę, w której ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na sobie, czyli tokijską giełdę papierów wartościowych. Mieszcząca się w marmurowym gmachu, stylem nawiązującym do architektury romańskiej, ale z grecką kolumnadą od frontu. Toszo oglądana z drugiej strony ulicy prezentowała się co najwyżej jak pękaty bank z prowincjonalnego miasteczka w Kansas. W środku panował natomiast totalny chaos. Setki ludzi gorączkowo wymachiwały ramionami, rwały włosy z głów i wrzeszczały. Była to zdecydowanie mniej grzeczna wersja tego, co działo się u Kornfelda. Mimo to nie mogłem oderwać wzroku od tego spektaklu. Obserwowałem cierpliwie, zadając sobie raz po raz pytanie, czy naprawdę o to chodzi? Jasne, doceniałem wartość pieniądza, jak każdy człowiek, ale jednocześnie pragnąłem, by moje życie było czymś więcej. Po potrzebowałem uspokojenia. Zagłębiłem się w zaciszne serce miasta, do ogrodu XIX wiecznego cesarza Mutsuhito Meiji i jego małżonki w miejsce uważane za obdarzone niebywałą duchową mocą. Przysiadłem w zamyśleniu, pod łagodnie kołyszącymi się konarami, miłożem było podal pięknej torii bramy. Z przewodnika dowiedziałem się, że takie bramy zazwyczaj prowadzą do miejsc świętych. Siedziałem więc w milczeniu, chłonąc świętość i głęboki spokój cesarskiego ogrodu. Następnego ranka zawiązałem buty i wybrałem się na przebieżkę w stronę Tsukiji, największego na świecie targu rybnego. Znowu poczułem się jak w Toszu, tyle że przedmiotem obrotu nie były tu akcje, tylko krewetki. Przyglądałem się, jak wiekowi rybacy układają swą zdobycz na drewnianych wózkach i targują się z handlarzami o nieruchomych twarzach. Wieczorem wybrałem się autobusem do krainy jezior w górach Hakone na północy jako że było to miejsce, które inspirowało najznamienitszych poetów Zen. Nie możesz podążać ścieżką, póki sam się nią nie staniesz, powiedział Budda, a ja wspomniałem te słowa, stając w zachwycie na ścieżce, która wiła się od szklistych jezior, aż pospowitych murami wierzchołek góry Fuji, idealny trójkąt okryty śnieżną czapą, żywo przypominający mi Mount Hood. Szczyt z moich rodzinnych stron. Japończycy wierzą, że wspinaczka na Fuji jest doświadczeniem mistycznym, rytualną celebrą. Owładnęła mną przemożna chęć wyruszenia właśnie tym szlakiem, najlepiej natychmiast. Po namyśle postanowiłem jednak zaczekać. Wrócę tu, gdy już będę miał co świętować, postanowiłem. Wróciłem do Tokio i stawiłem się w siedzibie importera. Dwaj byli żołnierze, którzy kierowali redakcją, muskularni o grubych karkach oraz bardzo zajęci, wyglądali w pierwszej chwili tak, jakby chcieli mnie pożreć żywcem za to, że ośmielam się marnować ich czas. Wystarczyło jednak parę minut, by po szorstkim powitaniu nie zostało nawet wspomnienie. Stali się przyjaźni, wręcz serdeczni. Wyraźnie ucieszyło ich spotkanie z kimś prosto z ojczyzny. Rozmawialiśmy głównie o sporcie. Dacie wiary, że Jankesi znowu zwyciężyli? A ten Willie Mays? Nie ma lepszego, mój panie, nie ma lepszego. Opowiedzieli mi też swoją historię. Byli pierwszymi napotkanymi przeze mnie Amerykanami, którzy autentycznie kochali Japonię. Stacjonowali tu podczas okupacji i oczarowały ich miejscowa kultura, potrawy oraz kobiety, a gdy już połknęli bakcyla, nie mogli się zmusić do wyjazdu. Stworzyli czasopismo specjalistyczne poświęcone importowi wszystkiego, co japońskie, i jakimś sposobem dzięki niemu utrzymywali się na powierzchni już od siedemnastu lat. Opowiedziałem im o moim szalonym pomyśle. Wysłuchali mnie z umiarkowanym zainteresowaniem. Potem zaparzyli dzbanek kawy i zaproponowali, żebym usiadł. Spytali, czy mam na myśli konkretną markę japońskich butów, którą chciałbym wprowadzić na amerykański rynek. Odpowiedziałem, że podoba mi się Tiger. Solidna marka należąca do Onitsuka Corporation z Kobe, największego miasta południowej Japonii. Ach, tak, tak, widzieliśmy takie buty. Oznajmiłem, że wybieram się do Kobe, żeby spotkać się z szefami Onitsuki. W takim razie będzie najlepiej, doradzili mi byli żołnierze, jeśli dowiem się co nieco o robieniu interesów z Japończykami. Kluczem jest to, zaczęli, żeby nie być nachalnym. Nie można tak po prostu wkroczyć do siedziby firmy jak typowy amerykański dupek. Stereotypowy gajdzin, nieuprzejmy, hałaśliwy, agresywny, nierozumiejący słowa nie. Japończycy źle reagują na tak zwaną twardą sprzedaż. Negocjacje bywają tu z reguły miękkie. Pomyśl tylko, ile czasu potrzebowali Amerykanie i Rosjanie, żeby nakłonić cesarza Hirohito do kapitulacji. A gdy już się poddał, gdy jego kraj obrócono w popiół, co powiedział swoim ludziom? Sytuacja wojenna nie rozwinęła się na korzyść Japonii. W tej kulturze nic się nie dzieje wprost. Nikt nie odrzuca propozycji w zdecydowany sposób, nikt nie mówi po prostu nie. Niestety nie mówi też po prostu tak. Twoi rozmówcy będą krążyć, wygłaszać zdania bez wyrazistego tematu, niech cię to nie zniechęca, ale i nie skłania do bardziej zdecydowanych działań. Gdy wyjdziesz z biura twoich partnerów, może ci się wydawać, że pokpiłeś sprawę, a potem się okaże, że kontrakt masz w kieszeni. Możesz też wyjść w przekonaniu, że dobiłeś targu, a w rzeczywistości zostałeś odrzucony. Po prostu nigdy nie wiadomo. Zmarszczyłem brwi. Nawet w chwilach chwały nie uważałem się za wybitnego negocjatora, a teraz czekałem nierokowania rokowania w lunaparkowej sali krzywych luster? W kraju, w którym nie obowiązują zwykłe zasady? Po godzinie dość zawiłego wykładu uścisnęliśmy sobie dłonie i pożegnaliśmy się. Poczułem nagle, że nie mogę się doczekać rozmów z Japończykami, że muszę zaatakować, póki słowa byłych żołnierzy brzmią świeżo w mojej głowie. Popędziłem z powrotem do hotelu, wrzuciłem swoje rzeczy do walizki i plecaka, po czym zadzwoniłem do Onitsuki, żeby się umówić. Po południu byłem już w pociągu jadącym na południe. Japonia zawsze słynęła z nieskazitelnego porządku i wręcz sterylnej czystości. Japońska literatura, filozofia, stroje i życie domowe, wszystko to uchodziło za cudownie czyste i surowe zarazem minimalistyczne. Niczego nie oczekuj, niczego nie poszukuj, niczego nie chwytaj. Nieśmiertelni japońscy poeci tak długo polerowali swoje wersy, aż liśniły niczym ostrze samurajskiego miecza albo kamienie w górskim potoku. Nienagannie. Dlaczego więc w tym pociągu do Kobe jest tak brudno, zachodziłem w głowę. Podłogi usiane były gazetami i niedopałkami. Na fotelach walały się skórki pomarańczy i porzucone czasopisma. Co gorsza, wszystkie wagony były pełne ludzi. Nawet stanąć nie było gdzie. Udało mi się znaleźć wolny uchwyt opodal okna i zawisłem na nim na długich siedem godzin, podczas gdy pociąg kołysał się mijając kolejne wioski i gospodarstwa, nie większe od przeciętnych podwórek w Portlandzie. Podróż była długa, ale nie zabrakło mi ani sił w nogach, ani cierpliwości. Byłem zbyt zajęty powtarzaniem sobie wszystkiego, czego nauczyli mnie dwa i byli wojacy. Gdy dotarłem do kobę, wynająłem pokój w tanim Ryokanie. W siedzibie Onitsuka Corporation byłem umówiony dopiero na następny ranek, to też mogłem od razu ułożyć się na tatami. Byłem jednak zbyt podniecony, by zasnąć. Przez większość nocy przewracałem się z boku na bok, a o świcie wstałem znużony i spojrzałem w lustro na swe niewyraźne, wychudzone oblicze. Ogoliłem się, włożyłem zielony garnitur od Brooks Brothers i spróbowałem nakręcić się pozytywnie. Jesteś zdolny, pewny siebie, potrafisz, potrafisz tego dokonać. A potem pojechałem w niewłaściwe miejsce. Stawiłem się w salonie o nic suki, a tymczasem oczekiwano mnie w fabryce na drugim końcu miasta. Zatrzymałem taksówkę i choć gnaliśmy na złamanie karku, spóźniłem się na spotkanie pół godziny. W holu czekała na mnie najwyraźniej niezrażona grupka czterech dyrektorów. Ukłonili się, odpowiedziałem tym samym. Jeden z nich wystąpił naprzód. Powiedział, że nazywa się Ken Miyazaki i chciałby oprowadzić mnie po fabryce. Była to pierwsza fabryka butów, którą odwiedziłem. Wszystko wydawało mi się niezmiernie ciekawe, nawet odgłosy produkcji były jak muzyka. Za każdym razem, gdy formowano podeszwę, metalowe kopyto opadało na posadzkę z głośnym brzękiem: klink klong, kling, klong. Rozbrzmiewał szewski koncert. Miałem wrażenie, że dyrektorzy dobrze się bawią. Uśmiechali się do mnie i do siebie nawzajem. Minęliśmy dział księgowości. Wszyscy tam pracujący, mężczyźni i kobiety, widząc nas, poderwali się na równe nogi i ukłonili głęboko, okazując szacunek kei, rekinowi amerykańskiego biznesu. Czytałem gdzieś, że angielskie słowo tycoon, oznaczające rekina, pochodzi od japońskiego Takun, tytułu przysługującego szogunom. Nie bardzo wiedziałem, jak zareagować na ich kei. Odkłonić się czy nie? Oto odwieczne pytanie w Japonii. Uśmiechnąłem się blado i zdecydowałem się na pół ukłon, po czym ruszyliśmy dalej. Gospodarze poinformowali mnie, że fabryka co miesiąc produkuje piętnaście tysięcy par butów. Imponujące, odpowiedziałem, nie mając bladego pojęcia, czy to dużo, czy mało. Zaprowadzili mnie do sali konferencyjnej i wskazali miejsce u szczytu długiego owalnego stołu. Panie Knight, odezwał się któryś. Tutaj. Honorowe miejsce. Jeszcze więcej kei. Japończycy rozsiedli się wokół stołu, poprawili krawaty i spojrzeli na mnie. Nadeszła chwila prawdy. W głowie ćwiczyłem tę scenę do znudzenia, tak jak dawniej przygotowywałem się mentalnie do biegów na długo przed strzałem startera. Teraz dotarło do mnie, że to nie wyścig. Wielu z nas czuje pierwotną potrzebę porównywania wszystkiego życia, biznesu, wszelkich przygód do zawodów sportowych, ale to często nietrafna metafora. Nie mieści w sobie wszystkich znaczeń. Nie byłem w stanie przypomnieć sobie, co miałem powiedzieć. Ledwie pamiętałem, po co tam pojechałem. Wziąłem kilka płytkich oddechów. Wszystko zależało od tego, czy stanę na wysokości zadania. Wszystko. Wiedziałem, że jeśli nie dam sobie rady, będę skazany na wciskanie ludziom encyklopedii, papierów wartościowych albo innego barachła, na którym wcale mi nie zależało aż po kres moich dni Rozczaruję rodziców, nauczycieli, rodzinne miasto i samego siebie Powiodłem spojrzeniem po twarzach zebranych Zawsze gdy wyobrażałem sobie tę scenę, pomijałem właśnie ten kluczowy moment. Nie przewidziałem, jak bardzo obecna będzie w sali konferencyjnej druga wojna światowa, a była tam wśród nas, między nami. Dołączała podtekst do każdego słowa, które wymienialiśmy. Dobry wieczór państwu, dziś w serwisie mamy dobre nowiny. Lecz zarazem już jej nie było. Przez swą żywotność, przez stoicką akceptację totalnej porażki, a także za sprawą heroicznego wysiłku odbudowy, Japończycy byli w stanie odciąć się od wojennego koszmaru. Co więcej, dyrektorzy biorący udział w spotkaniu byli młodzi, podobnie jak ja. Widać było, że trwają w przekonaniu, iż wojna już w żaden sposób ich nie dotyczy. Z drugiej strony ich ojcowie i wujowie próbowali zabić moich. Z drugiej strony, przeszłość to przeszłość. Z drugiej strony, cała kwestia zwycięstwa i porażki, która ciąży na wyniku tak wielu negocjacji, staje się jeszcze bardziej zawiła, gdy potencjalni zwycięzcy i przegrani tak niedawno brali udział choćby i nie bezpośrednio w wielkim światowym konflikcie. Wszystkie te pośpieszne rozmyślania, wariacje na temat wojny i pokoju sprawiły, że w mojej głowie powstał szum potęgujący poczucie zażenowania. A na to nie byłem przygotowany. Realista w mojej duszy pragnął wyznać prawdę. Idealista starał się ją ukryć. Odchrząknąłem, zasłaniając usta pięścią. Panowie, zacząłem. Pan Mijazaki wpadł mi w słowo. Panie Knight, jaką firmę pan reprezentuje? spytał. Ach, tak, dobre pytanie. Poczułem gwałtowny skok poziomu adrenaliny we krwi, oraz równie silną potrzebę ucieczki i znalezienia kryjówki. I może właśnie dlatego pomyślałem o najbezpieczniejszym miejscu na ziemi: o domu moich rodziców. O domu wzniesionym kilkadziesiąt lat wcześniej przez zamożnych ludzi, znacznie zamożniejszych od moich rodziców. To dlatego architekt włączył do projektu pokoje na tyłach budynku przeznaczone dla służby. Tam właśnie znajdowała się moja sypialnia, którą zapełniłem kartami z podobiznami bejsbolistów, kolekcją płyt, plakatami i książkami, wszystkim co dla mnie święte. A na jednej ze ścian wisiały błękitne wstążki, pamiątki moich sukcesów odniesionych na bieżni. Bodaj jedyne drobiazgi z mojego życia, z których byłem bezwstydnie dumny. Blue Ribbon. Wypaliłem. Panowie, reprezentuję firmę Blue Ribbon Sports z Portlandu w Oregonie. Pan Miyazaki się uśmiechnął. Pozostali uczynili to samo. Przy stole rozległ się cichy pomruk. Blue Ribbon. Blue Ribbon. Blue Ribbon. Dyrektorzy umilkli wreszcie, spletli dłonie i znowu wbili we mnie nieprzeniknione spojrzenia. Otóż, panowie, zacząłem raz jeszcze, amerykański rynek butów sportowych jest olbrzymi i niemal niezagospodarowany. Jeżeli firma Onitsuka zdoła go spenetrować, jeżeli wasze tajgery trafią do amerykańskich sklepów, a ceną pokonają produkty Adidasa używane obecnie przez większość sportowców w moim kraju, to nasze wspólne przedsięwzięcie może przynieść krociowe zyski. Moja mowa była dosłownym cytatem z projektu badawczego, który przygotowałem na studiach. Recytowałem sformułowania i liczby, nad którymi pracowałem tygodniami, które wbiłem sobie do głowy, by stworzyć iluzję elokwencji. Widziałem, że dyrektorzy są pod wrażeniem, ale gdy moja prezentacja dobiegła końca, w salce zapanowała dojmująca cisza. W końcu jeden z nich coś powiedział. Potem następny, a chwilę później niemal się przekrzykiwali, nie kryjąc podniecenia, rozmawiali jednak między sobą, nie zwracając na mnie uwagi, a potem nagle wstali i wyszli. Czy tak zwykle postępuje się w Japonii, by dać partnerowi do zrozumienia, że jego oferta została odrzucona? Jak można tak wstać i wyjść? Czyżby całkiem bez powodu po Kei nie pozostał nawet ślad? Dali mi do zrozumienia, że to koniec. Że mogę sobie tak po prostu pójść? Wrócili po kilku minutach, niosąc szkice i próbki, które pan Mijazaki rozłożył przede mną. Panie Knight, już od dawna myślimy o wejściu na rynek amerykański, powiedział. Naprawdę. Co więcej, sprzedajemy już w Stanach Zjednoczonych buty dla zapaśników na północnym wschodzie. Jednakże o dotarciu z pełną ofertą do wielu innych miejsc do tej pory jedynie dyskutowaliśmy. Pokazali mi trzy nowe modele Tigerów. But treningowy, który nazwali Limber Up. Ładny, pochwaliłem. But do skoków wzwyż, który nazwali Spring Up. Śliczny, stwierdziłem. I wreszcie but do rzutu dyskiem, który nazwali Throw Up. Czyli podrzucać albo puszczać pawia. Tylko się nie śmiej, upomniałem się w duchu, tylko się nie śmiej. Następnie zasypali mnie pytaniami na temat Stanów Zjednoczonych, kultury amerykańskiej i trendów konsumenckich, a także różnych rodzajów obuwia lekkoatletycznego dostępnych w naszych sklepach sportowych. Chcieli wiedzieć, ile moim zdaniem jest wart amerykański rynek obuwniczy i jak bardzo może się rozrosnąć. Odpowiedziałem, że choćby i do miliarda dolarów. Do dziś nie mam pojęcia, skąd wziąłem tę liczbę, ale pamiętam, że aż się cofnęli z wrażenia i zdumieni spojrzeli po sobie, a potem ku mojemu zdziwieniu zaczęli namawiać mnie do współpracy. Czy firma Blue Ribbon byłaby zainteresowana reprezentowaniem marki Tiger w Stanach Zjednoczonych? Tak. Odparłem. Naturalnie. Uniosłem w ręku model Limberap. To dobry but, oznajmiłem. But, który z powodzeniem sprzedam. Poprosiłem, żeby czym prędzej przysłali mi próbkę towaru. Podałem adres domowy i obiecałem, że wkrótce dostaną przekaz na pięćdziesiąt dolarów. Wstali, ukłonili się głęboko, odwzajemniłem ukłon. Podaliśmy sobie dłonie. Ukłoniłem się ponownie. Oni też. Byliśmy cali w uśmiechach. Wojna nigdy się nie wydarzyła. Byliśmy partnerami, byliśmy braćmi. Spotkanie, które miało trwać 15 minut, przeciągnęło się do dwóch godzin. Z fabryki Onitsuki pojechałem prosto do najbliższego biura American Express, żeby nadać list do ojca. Drogi tato. Pilne, proszę wyślij natychmiast przekaz na kwotę pięćdziesięciu dolarów na rzecz Onitsuka Corporation w Kobe. Ho, ho, hi, hi, dziwne rzeczy się dzieją. Wróciwszy do hotelu, zacząłem spacerować wokół mojej maty do spania, próbując podjąć decyzję. Jakąś częścią duszy pragnąłem natychmiast wrócić do Oregonu, zaczekać na próbki i bez zwłoki zabrać się do budowania mojego biznesu. Co gorsza, coraz bardziej dokuczała mi samotność. Byłem wszak odcięty od wszystkiego i od wszystkich, których znałem. Gdy zobaczyłem gdzieś znajome logo New York Timesa albo Time'a, czułem ucisk w gardle. Byłem rozbitkiem współczesnym Robinsonem Cruzo. Chciałem wrócić do domu, najlepiej zaraz. Lecz z drugiej strony nadal byłem ciekawy świata. Chciałem patrzeć, widzieć, poznawać. Ciekawość zwyciężyła. Poleciałem do Hongkongu, spacerowałem w szalonym chaosie ulic, owładnięty grozą na widok beznogich, bezrękich żebraków klęczących wśród śmieci i towarzyszących im sierot. Starcy milczeli, za to dzieci powtarzały bez końca hej bogaczu, hej bogaczu, hej bogaczu. Czasem zaczynały płakać albo uderzać dłońmi o ziemię. I nie przestawały, nawet gdy rozdałem wszystkie pieniądze, które miałem w kieszeniach. Pojechałem na skraj miasta, wspiąłem się na wierzchołek Wiktoria Piki i spojrzałem w dal ku Chinom. W koledżu czytałem Analekta Konfucjusza. Człowiek, który przenosi góry, zaczyna od przenoszenia kamyków. Poczułem, że tej akurat góry nigdy nie przeniosę, nigdy nawet się nie zbliżę do owej zamkniętej krainy. Ogarnął mnie głęboki smutek. Czułem się niekompletny. Odwiedziłem Filipiny, miejsce równie szalone i chaotyczne jak Hongkong, tylko dwa razy biedniejsze. Wędrowałem pomału, niczym w nocnym koszmarze, przez Manilę, mijając bezkresne tłumy ludzi w niepojętym labiryncie ulic, w drodze do hotelu, w którym kiedyś MacArthur zajmował największy apartament. Fascynowali mnie wszyscy wielcy wodzowie, od Aleksandra Wielkiego po George'a Patona. Nienawidziłem wojny, ale podziwiałem ducha prawdziwych wojowników. Nienawidziłem mieczy, ale uwielbiałem samurajów. A spośród wszystkich wielkich dowódców w dziejach ludzkości akurat MacArthur wydawał mi się najbardziej intrygujący. Te rejbany, ta kukurydziana fajka oto człowiek, któremu nie brakowało pewności siebie. Był skotliwy taktyk, niezrównany motywator, a na dodatek szef amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego jak mogłem go nie podziwiać. Naturalnie miał i wielkie wady, ale przynajmniej był ich świadom. Zapamiętają cię z powodu zasad, które złamiesz, powiedział kiedyś proroczu. Bardzo chciałem spędzić noc w jego dawnym apartamencie, ale nie było mnie stać na taki wydatek. Pewnego dnia obiecałem sobie solennie, pewnego dnia tu wrócę. Udałem się do Bangkoku i długą łodzią napędzaną kijem popłynąłem po mętnych bagnach ku targowisku pod gołym niebem, które nazwałem w duchu tajską wersją malowideł Hieronima Bosza. Jadłem ptaki, owoce i warzywa, o których istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Uskakiwałem przed rozpędzonymi rikszami, skuterami, tuktukami i słoniami, by bezpiecznie dotrzeć do Wat Prakeu, jednego z najświętszych pomników Azji, potężnego, sześćsetletniego monumentu Buddy, wyrzeźbionego z jednej bryły jadeitu. Stojąc przed jego łagodnym obliczem, zapytałem, po co tu przyszedłem. Jaki jest mój cel? Czekałem. Nic. A może to cisza była odpowiedzią? Pojechałem do Wietnamu, którego tętniące strachem ulice pełne były amerykańskich żołnierzy. Wszyscy wiedzieli, że zbliża się wojna i że będzie to zupełnie nowa, bardzo brudna wojna. Wojna w duchu Luisa Karola, podczas której oficer amerykański zadeklaruje, musieliśmy zniszczyć wioskę, żeby ją ocalić. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem 1962 roku poleciałem do Kalkuty i wynająłem pokój wielkości trumny. Nie było tam ani łóżka, ani krzesła. Nie starczyłoby na nie miejsca. Był tylko hamak zawieszony nad cuchnącą dziurą służącą za toaletę. Zachorowałem już po paru godzinach. Może był to wirus przenoszony drogą kropelkową, a może zatrucie pokarmowe. Przez cały dzień byłem prawie pewny, że nie przeżyję że to już koniec. Wreszcie jednak zebrałem siły, zwlokłem się z hamaka i następnego ranka niepewnym krokiem dołączyłem do tysięcy pielgrzymów i tuzinów świętych małp na stromych stopniach świątyni w Varanasi, wiodących wprost ku gorącemu, parującemu nurtowi Gangesu. Wszedłem do wody, a gdy sięgała mi do pasa, uniosłem głowę. Czy mnie wzrok nie myli? Nie. To naprawdę pogrzeb, a nawet kilka pogrzebów jednocześnie. Patrzyłem na żałobników wychodzących z rzeki, by ułożyć ukochanych zmarłych na wysokich stosach drewna i podpalić. Inni nie dalej niż dwadzieścia jardów ode mnie, kąpali się jak gdyby nigdy nic. Byli tacy, którzy tą samą wodą gasili pragnienie. W upaniszadach można znaleźć słowa prowadź mnie od nierealnego do realnego. Uciekłem więc od nierealnego. Poleciałem do Katmandu i powędrowałem prosto ku nieskazitelnej białej ścianie Himalajów. Schodząc w dolinę, zatrzymałem się przy zatłoczonym chowku, by pochłonąć łapczywie miskę bawolego mięsa, krwistego, niemal surowego. Zauważyłem, że tybetańczycy wokół mnie nosili buty z czerwonej wełny i zielonej flaneli o zadartych drewnianych noskach, podobnych do tych w butach biegaczy. Uświadomiłem sobie nagle, że zaczynam obsesyjnie przyglądać się obuwiu innych ludzi. Wróciłem do Indii i spędziłem sylwestra włócząc się ulicami Bombaju. Kluczyłem między wszędobylskimi wołami i długorogimi krowami, czując, że zbliża się epicka migrena, skutek nadmiaru dźwięków, zapachów, kolorów i światła. Poleciałem do Kenii i pojechałem autobusem daleko w głąb buszu. Wielkie strusie próbowały nas prześcignąć, a bociany w rozmiarze pitbuli śmigały tuż za oknami. Za każdym razem, gdy kierowca zatrzymywał autobus w samym środku pustkowia, by wpuścić paru masajskich wojowników, do środka próbował się wedrzeć pawian, albo i dwa. Szofer i masajowie wyganiali je maczetami. Pamiętam, jak na chwilę przed ucieczką małpy posyłały nam spojrzenia pełne urażonej dumy. Przykro mi, chłopaki. Gdyby to ode mnie zależało. Odwiedziłem Kair i płaskowy Żgiza. Stałem pośród nomadów i ich okrytych jedwabiem wielbłądów u stóp Wielkiego Sfinksa. Razem zadzieraliśmy głowy, by spojrzeć w jego wiecznie otwarte oczy. Słońce prażyło mnie niemiłosiernie w głowę i nie mogłem uciec przed myślą, że tak samo dręczyło tysiące ludzi, którzy wznosili te piramidy, a także miliony turystów, którzy je podziwiali. Żaden z nich nie został zapamiętany, dumałem. Wszystko marność, mówi Biblia. Chwila obecna jest wszystkim, mówi Zen. Wszystko jest prochem, mówi Pustynia. Pojechałem do Jerozolimy, by zobaczyć skałę, na której Abraham gotów był zabić syna, gdzie Mahomet rozpoczął swą wędrówkę ku niebu. Koran mówi, że skała chciała dołączyć do mahometa, pójść za nim, lecz on postawił na niej nogę i tak ją zatrzymał. Ponoć nadal widać odcisk stopy proroka. Bosaj czy może obutej? Zjadłem okropny obiad w jakiejś ciemnej tawerni, otoczony robotnikami o twarzach czarnych od sadzy. Wszyscy, jak jeden mąż, wyglądali na śmiertelnie znużonych, żuli wolno, nieobecni jak zombie. Dlaczego muszą tak ciężko pracować, zastanawiałem się. Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 6, werset 28. A przecież rabin Eleazar ben Azariasz z pierwszego wieku naszej ery twierdził, że praca jest najświętszą częścią ludzkiego życia. Wszyscy są dumni ze swego rzemiosła. Bóg mówi o swoim dziele. O ileż więcej powinien człowiek. Poleciałem do Stambułu i nakręciłem się turecką kawą, a potem zabłądziłem w krętych uliczkach nad Bosforem. Zatrzymałem się, by naszkicować lśniące w słońcu minarety. Odwiedziłem złote labirynty pałacu Topkapi, domu osmanów, gdzie przechowywany jest miecz Mahometa. Nie kładź się do snu którejś nocy, napisał Rumi, perski poeta z XIII wieku. Wtedy przyjdzie do ciebie to, czego najbardziej pragniesz. Ogrzany wewnętrznym słońcem, ujrzysz cuda. Zawitałem do Rzymu. I spędzałem dni, kryjąc się w małych tratoriach, pochłaniając góry makaronu oraz podziwiając najpiękniejsze kobiety i buty. Starożytni Rzymianie wierzyli, że kto włoży najpierw prawy, a potem lewy but zapewni sobie dostatek i szczęście. Przemierzyłem porośnięte trawą ruiny sypialni Nerona, imponujący szkielet koloseum i przestronne sale Watykanu. Spodziewając się tłumów, zawsze stawiałem się u drzwi o świcie, by być pierwszym w kolejce, ale kolejki nigdy nie było. Miasto zapadło w letarg, miałem je całe dla siebie. Nawet kaplicę sykstyńską. Stojąc samotnie pod sklepieniem ozdobionym przez Michała anioła, mogłem dowoli napawać się własnym niedowierzaniem. Przeczytałem w przewodniku, że artysta ciężko znosił trudy tworzenia tego arcydzieła. Dręczyły go bóle pleców i karku. Farba nieustannie kapała mu do oczu i we włosy. Jak mówił przyjaciołom, nie mógł się doczekać ukończenia dzieła. Skoro nawet Michał Anioł nie znosił swojej pracy, to gdzie tu nadzieja dla nas, zwykłych ludzi? pomyślałem. Pojechałem do Florencji i poświęciłem kilka dni na poszukiwania i czytanie Dantego, gniewnego wygnanego mizantropa. Tylko czy mizantropem został przed wygnaniem czy po nim? Było przyczyną czy skutkiem jego gniewu? Stanąłem przed Dawidem, zdumiony wściekłością zastygłą w jego oczach. Goliat nie miał najmniejszych szans. Pojechałem pociągiem do Mediolanu, by spotkać się z Dawinczym. Podziwiałem piękno jego zapisków i kręciłem głową, oglądając przedziwne przedmioty, które do niego należały. Była wśród nich ludzka stopa, którą nazywał arcydziełem inżynierii i dziełem sztuki. Czy mogłem się z nim spierać? Ostatniej nocy w Mediolanie wybrałem się do laskali. Znowu sięgnąłem po swój zielony garnitur i paradowałem w nim dumnie wśród łomini odzianych w szyte namiary smokingi i donne w sukniach zdobionych klejnotami. Połączył nas zachwyt nad Turandotem. Poczułem łzy w oczach, gdy Kala wśpiewał Nessun Dorma. Niechaj nikt nie śpi. O świcie zwycięże, zwycięże, zwycięże... I gdy opadła kurtyna, zerwałem się na równe nogi. Bravissimo! Leniwie upłynęły mi dni w Wenecji, gdy spacerowałem śladami Marka Polo i stałem Bóg wie, jak długo przed pałacem Roberta Browninga. Jeśli pojmujesz prostotę piękna i nic ponadto, pojmujesz najlepszy z Bożych wynalazków. Mój czas dobiegał końca. Zbliżała się pora powrotu do domu. Pognałem więc do Paryża, by zejść głęboko do krypty Panteonu i położyć dłoń na grobowcach Rousseau i Voltera. Kochaj prawdę, ale wybaczaj błędy. Wynająłem pokój w marnym hotelu i spoglądałem przez okno na strugi zimowego deszczu zalewające zaułek poniżej. Modliłem się w Notre Dame i zgubiłem w Louvre. Kupiłem kilka książek w Shakespeare and Company i stanąłem w miejscu, w którym spali Joyce i Francis Scott Fitzgerald. Wreszcie pospacerowałem wolno brzegiem Sekwany, by zatrzymać się na łyk cappuccino w kawiarni, w której Hemingway i Dos Passos czytali na głos Nowy Testament. Ostatniego dnia trafiłem na Champs-Élysées i przemierzyłem drogę wyzwolicieli, rozmyślając o Patonie. Nie mów ludziom, jak mają coś zrobić. Powiedz tylko, co mają zrobić i pozwól, żeby zaskoczyli Cię wynikami. Spośród wszystkich wielkich generałów ten miał bodaj największą obsesję na punkcie butów. Żołnierz w pantoflach to tylko żołnierz. Żołnierz w wojskowych butach to prawdziwy wojownik. Poleciałem do Monachium, żeby napić się lodowatego piwa w Bürgerbräukeller, gdzie Hitler strzelił w sufit i od tego wszystko się zaczęło. Próbowałem odwiedzić Dachau, ale gdy pytałem o drogę, ludzie odwracali głowy, twierdząc, że nie wiedzą, o co mi chodzi. Odwiedziłem też Berlin i stawiłem się w punkcie kontrolnym Charlie. Rosyjscy żołnierze o płaskich twarzach, ubrani w ciężkie płaszcze, uważnie obejrzeli mój paszport, obszukali mnie – a potem spytali, czego szukam w Berlinie Wschodnim. Niczego odpowiedziałem. Z przerażeniem myślałem o tym, co zrobią, jeśli się dowiedzą, że studiowałem w Stanfordzie. Nie minęło wiele czasu, odkąd dwoje studentów tej uczelni próbowało Volkswagenem przemycić na zachód nastolatka. Nadal siedzieli w więzieniu. Ale żołnierze tylko machnęli ręką. Pomaszerowałem przed siebie i wkrótce stanąłem na rogu Marx Engelsplatz. Rozejrzałem się dookoła. Nic. Żadnych drzew, sklepów ani śladu życia. Pomyślałem o biedzie, której byłem świadkiem w Azji. Tutejsza miała inny charakter. Była w pewnym sensie celowa i z pewnością łatwiej było jej zapobiec. Zauważyłem troje dzieci bawiących się na ulicy. Podszedłem, żeby zrobić im zdjęcie. Dwaj chłopcy i dziewczynka, mieli może po osiem lat. Dziewczynka w czerwonej wełnianej czapce i różowej kurtce uśmiechnęła się do mnie, czy kiedyś o niej zapomnę, albo o jej butach zrobionych z tektury pojechałem do Wiednia, ważnego pachnącego kawą skrzyżowania europejskich szlaków, gdzie swego czasu mieszkali i Stalin i Trocki, i Tito i Hitler, i Jung i Freud. Ten sam punkt w dziejach świata, te same duszne kafejki, te same rozważania o tym, jak ocalić albo zniszczyć świat. Szedłem po bruku, po którym stąpał Mozart i przekroczyłem jego piękny Dunaj po najpiękniejszym kamiennym moście, jaki kiedykolwiek widziałem. Zatrzymałem się przed wieżami kościoła świętego Stefana, gdzie Beethoven odkrył, że jest głuchy. Zadarł głowę, ujrzał ptaki, pieszkające z dzwonnicy i ku swemu przerażeniu stwierdził, że nie słyszy dzwonów. Wreszcie poleciałem do Londynu. Szybkie odwiedziny. Pałac Buckingham, Speakers Corner, Harrots. Nieco więcej czasu spędziłem w gmachu parlamentu. Przymknąwszy oczy wspomniałem wielkiego Churchilla. Pytacie co jest naszym celem? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo. Zwycięstwo za wszelką cenę. Zwycięstwo pomimo całej grozy. Zwycięstwo. Bez zwycięstwa nie przetrwamy. Bardzo pragnąłem wskoczyć jeszcze do autobusu do Stratfordu i zobaczyć dom Szekspira. W czasach elżbietańskich kobiety nosiły buty z czerwonymi jedwabnymi różyczkami na czubkach. Niestety, zabrakło mi czasu. Ostatnią noc spędziłem na analizowaniu dotychczasowej podróży i uzupełnianiu notatek w dzienniku. Zadałem sobie pytanie, co było najjaśniejszym punktem mojej wyprawy. Grecja pomyślałem. Bez wątpienia Grecja. Gdy opuszczałem Oregon, największe podniecenie czułem na myśl o dwóch sprawach. Po pierwsze, chciałem zarazić Japończyków moim szalonym pomysłem. Po drugie, pragnąłem stanąć przed akropolem. Na kilka godzin przed odlotem z Heathrow rozmyślałem właśnie o owej chwili, gdy spoglądałem w górę na te niesamowite kolumny, porażony tym niezwykłym pięknem, ale także przemożnym wrażeniem, że to miejsce nie jest mi obce. Może tylko coś sobie wyobrażałem, w końcu stałem w kolebce zachodniej cywilizacji, może po prostu chciałem, żeby to miejsce wydawało mi się znajome. Nie, nie sądzę. To była bardzo wyrazista myśl. Już tu kiedyś byłem. I jeszcze jedna, która dogoniła mnie, gdy wspinałem się po spłowiałych od słońca stopniach. Tu się wszystko zaczęło. Po lewej Partenon. Platon na własne oczy oglądał budujących go architektów i robotników. Po prawej świątynia Aten.